No i tym razem podążając ze Śląska Opolskiego na północ, a konkretnie do okręgu Gdańsk, znowu się znaleźliśmy w tych okolicach. Dzisiaj odwiedzimy tutaj kolegę Mariana Wieczorka z okręgu Gdańsk, oddziału Rumia. Oddział Rumia nie jest może aż taki liczny jak tamte na Śląsku, co byliśmy, ale liczy też ponad 50 hodowców, ale nazwiska, które tutaj lotują w tym oddziale, są też znane w Polsce. I w okręgu tak samo gdańskim są to kolega Zdzisław Lademan, kolega Pięczkę, kolega Włudzik, tu kolega Wieczorek, kolega Szymański i Zygmunt i Krzysztof, jak też wielu innych hodowców. Oddział liczy, tak jak już powiedzieliśmy, około 50 hodowców, a kolega Marian Wieczorek jest tutaj jednym z bardzo wyróżniających się hodowców z tego oddziału, gdyż jest znany w Polsce w klasyfikacjach ogólnopolskie. W 2009 roku miał 13 przodownikiem w Polsce był, w 2010 roku również też w klasyfikacji GMP był wysoko klasyfikowany. Natomiast tutaj w oddziale, w okręgu i w regionie ciągle zdobywa wysokie pozycje. Tu widzimy właśnie na filmie jego gołębniki, woliery, które ma. No i kolega nam tutaj dzisiaj nam troszeczkę opowie, jak tutaj lotuje, co stosuje za preparaty, jakie karmy używa, jak również jakie ma gołębie, prawda? No jak najbardziej. Właśnie przedstawiamy wszystkim też jeszcze tutaj właśnie kolegę Mariana. No i teraz może przejdziemy właśnie do gołębników, tak? Dobrze. Tutaj nim wejdziemy jeszcze do gołębników, do Mariana, to zobaczymy, jak tutaj z zewnątrz dokładnie one wyglądają. Ale jeszcze mam takie pytanie, jak tam gołębie, to widzę, trzymasz wnuka na ręku, tak? No liczę na niego, że może będzie moim zastępcą, nie? A ty też od ojca za tą pasję, że tak powiem, przejąłeś od do gołębi? Ojciec też interesował gołębiami, ale może nie tak mocno jak ja, ale brat się interesował gołębiami, miał gołębie, kuzyn też miał gołębie, latał, także to jest troszeczkę takie... Rodzinne? Rodzinne. A tutaj młody następca rośnie? Dominik, tak? Dominik, masz na imię? Tak, powiedz. Tak? Tak. I co, też się interesujesz gołąbkami? No widzisz. A syn się interesuje gołębiami? No żaden, na razie. Żaden, nie. Czyli tutaj tylko nadzieja jest tutaj w Dominiku. W Dominiku wnuku. A widzimy, no tutaj jeszcze z zewnątrz pokażemy tak, jak wyglądają te gołębniki tutaj. Bo tu są, lotujesz właśnie stąd, tak? Tu są pierwsze to są dla młodych. Tak, nie? Tu widzimy, tak. Dla młodych, drugie to są wdowe samice. Tam są, trzecie są wdowce samce. Rozumiem, nie? Dobrze. A to jest wojlera, to teraz już właśnie tak jak mówiłem, wejdziemy sobie do środka. Teraz jesteśmy u góry, nad garażem, tam gdzie się znajdują wejścia do poszczególnych gołębników. Tutaj ile masz gołębników zlokalizowanych? Trzy gołębniki. A tutaj jak to możemy opisywać tutaj? Co to są za gołębie? To jest gołębnik lotowy. Tutaj pierwszy, możemy otworzyć go tutaj, zobaczyć, pokazać kolegom, jak wygląda? To wejdziemy może, tak? Proszę. Co tu masz za gołąbki teraz? Sparowane już są? To już parują, już są jedne, które położyły jajka, zaczynają jajka. Kłaść po prostu, już są po jednej widać, tu są już dwa. Tak, widzimy po właśnie prostu, tu. Pary puściły, znaczy puściły w pary 14-15 luty. Widzimy, przepraszam, na każdej celi jest popisane też jeszcze, jakie gołąbki się znajdują w parach. Jakie też znaczniki mają takie pozakładane. Wyróżniająca się samica właśnie. To która to jest taka właśnie? Ta Azosta Brich, co ci przyleciała najlepsza? A w innym? To jest po prostu w rozpodowym. A, w rozpodowym. A to jest gołąbik typowo lotowy tutaj. To jest twój, typowo lotowy. Rozumiem. Ile tu masz gołębi mniej więcej? 92. Tutaj widzę, rusztu nie masz, masz po prostu tę klasyczną taką podłogę normalną. Dwa razy się sprząta dziennie. Rozumiem. Tak widzimy, wyglądają gołębniki, to taka... Pokażę jak cele mniej więcej, tu są widać poparowane, siedzi sobie samiec z samiczką. No już w niektórych gniazdach znajdziemy już jajka. No, tak. I tu jest około, czyli tu jest 45 par, można powiedzieć, tak? O tej samicy. A co to jest za samiczka? Jest? To jest tak? Samica ta, co jest w ojlerze, to była pierwsza, ta była druga. Dwa razy osędę zrobiła, dwa razy w okręgu zajęła drugie miejsce. A to z jakiej gołębi się wywodzi? Bo z tego co wiem, masz gołębie pochodzące z szczepów Janssen de Klaak, Prangego i Kopmana, tak? Tak jest, tak. A gdzie te gołębie? Typowo Janssen. Typowy Janssen. Ale to jest Janssen z jakich? Skąd go wziąłeś w ogóle? To jest od mojego przyjaciela Zostawrych. Aha, tego Herberta Jabłońskiego. Huberta Jabłońskiego. Hubert Jabłoński, dokładnie. Tak. I on te miał na tych gołębiach bazował? On bazuje do tej pory na tych gołębiach i tak po prostu się po prostu od niego nabywam co jakiś czas jakiś nowy materiał, nie?
I ten właśnie gołąb jest z tych gołębi Jansena, tak? To jest samiczka. Tak, bardzo, bardzo ładna samiczka, na daleko dystans. W tej chwili już ma dwa jajeczka. A teraz jajka, czym jest sparowana? Są, to jest skrzyżówka Jansen Kopman, nie samiec, nie? Też, nie? Ale Jansena nabywałeś też ostatnio chyba od, z Roysel od tego, bo tam sam wiem, to byłeś chyba na wycieczce, byłem, tam u Deklaka. W ubiegłym roku w marcu, bo była w ogóle tam wystawa, znaczy wystawa nie była, takie targi były gołębie, coś tam też, i byłem u Henka. Van Limpta. Van Limpta, tak. I nabyłem tam kilka właśnie, no właściwie trzy, nie? Trzy gołąbki? Trzy gołąbki, które mam w rozkładzie, nie? To pokażesz nam je później. Pokażę, też. Tak, dobrze. To, a tutaj masz, jak się nazywa, typowe lotniki. Słuchaj, to możesz pokazać, może któregoś do ręki, tak byś pokazał. No, no to... Skrzydełko to wygląda właśnie. Dokładnie, to jest taka... Tu widzimy, spokojne są, widzę. Bardzo, często przy nich, bardzo często przy nich chodzisz? Tak, no często. Bardzo spokojnie. O, tak. No, o, pokażę. To dużo czasu poświęcasz na gołębie? Dziennie? No, dziennie to tak minimum 2 godziny rano i 2 godziny po południu. Bo tak czasu też za bardzo nie mam, ale poświęcam dużo czasu. Rozumiem. Dlatego one są takie oswojone, bo widzę, nie podlatują, nie są wszystko, po prostu... ale ogólnie tutaj jest tak, ciekawe. Widać, jesteśmy w gołębie. Tak, a tutaj cisza, spokój, panuje. Nie ma jakiegoś tam po prostu... Widzimy. Tutaj te gołębie mają wolierę taką na zewnątrz zrobioną. Ja takie malutkie wolierki są, tu widzimy. Wejdziemy tam, może wejdziemy. Zobaczymy zaraz, tak. Dobrze. Też są oba samica, która jeszcze nie położyła jajek. Ale już się przygotowują. Tak. To też jest Jansen? Tak, to jest też Jansen. A ta lotniczka z Ostaby to też z Jansenów była właśnie? Ta taka? Z Ostendy. Z Ostendy, pardon. Tak. To też właśnie ta pochodzi. Super samica, która naprawdę... I ona była, bo powiemy, że to był gołąb, który miał najlepszym gołębiem okręgu był z tego lotu, tak? Był Ostendy? Tak. On był pierwszy, u nas w oddziele, w rejonie, w regionie i w okręgu. W okręgu, w rejonie. A w Polsce regionie. 170 jest. W Polsce, tak. Tak. Dobrze, to widzimy. To dużej konkurencji, także o, tu się widzimy. No, 17 tysięcy ponad te gołębie. Dobrze, to może przejdziemy do kolejnego gołębika. Biją się. To się po prostu zdarza. Ja mam takie po prostu, takie podwyższenie zrobione, które to po prostu... Na tym jest gliniana ta... No, już jedno jajko jest właśnie... Stłuczone, bo po prostu... Się bili, biły gołąbki. No właśnie, ten samiec należy tu, ta samiczka tu i już jest jajko... Szkoda jednego jajeczka. I włożyłem to właśnie, to podwyższenie. To tak trochę po prostu niby jest lepiej, ale jednak weszę samiec. Rozumiem. No. To przejdziemy teraz do kolejnego gołębnika. Tutaj, tu w tym kolejnym gołębniku widzę tylko jest jeden gołąbek, tak? Tak, dlaczego tak jest? Bo dlatego jest tak, że jest jedną samiczkę, ma więcej, nie? Aha. Nie jest to do pary, po prostu... Tak po prostu przechowujesz tylko. Tak, z wojlery tam i samczyka po prostu, żeby, bo ona jest super, się na młodych lotach sprawowała, ma 6 konkursów. Takich dobrych. I to jest gołębi Jansen? Tak, wszystko, to jest Jansen Kopman też, nie? Krzyżówka. Bardzo dobry gołąb, 6 konkursów, bo myśmy mieli w tym roku, w ubiegłym roku, 7 lotów młodych. No a tu jest gołębie na młode w ogóle? Tu jest typowo samice. To samice, są wdowy, na wdowy. I to po prostu, tu są drzwi losowane, nie? Mhm. Po prostu jak jest oblot, samice wchodzą, przegania mnie. Samce, przygodowo są samice tu, wylatują samice, nie? Tak. Przeganią samce tu, samice wchodzą, samce wypuszczam, nie? Rozumiem. I wtedy tak na wpływ. I tu są te rozsuwane drzwi. To widzimy. Aha, dobrze, to przejdziemy teraz do kolejnych. Do kolejnego gołębnika. Zamkniemy drzwi. A tu jest gołębnik typowo dla młodych, nie? Mhm. Ale jest tak 80 młodych, teraz jest pusty, czeka na młode. Mhm. To będę tutaj po... A ile wszystkich gołębi razem masz w hodowli? W hodowli mam 20 par w wojlerze do rozpłodu i do lotu będzie 90. To co widzieliśmy właśnie, ta wolna samiczka i tyle, wtedy młode dochodzą jeszcze. I jeszcze później młode tutaj. Czyli to razem około 200 gołębi, tak jak ten... Nie, w tej chwili mam 90. I 40 wolę, to jest 130. Czyli później będzie około, ale jak młode dojdą, to będzie na domu. Dobrze. Zobaczymy teraz dalej, bo tutaj tego jeszcze nie robiliśmy, ale tutaj zobaczymy, jak tu wygląda, bo tutaj masz taki, jakby powiedzieć, korytarz, gdzie gospodarcze rzeczy, to takie różne masz. Gospodarcze, tu mamy taką ciekawostkę, tu kolegę, zobaczmy, jak ma
przypiętą tablicę. Ta, na tablicy ma upięte numery gołębi są, tak? Na tym, podejrzewam, tipesy wieszasz, tak? Tu chodzi o to, żeby nie były jakieś pomyłki. Jeżeli od komputerowca dostanę zegar z naklejanymi tepisami, tam przykładowo numerem, to dalej... Wieszasz go na konkretnym haczyku i tam jest przypisany, tutaj widzimy właśnie, tu podejdę bliżej, pokażę, o. Numerek jest i tutaj można sobie powiesić. Ale tutaj też, jak wchodziliśmy, to mówiłeś, że cały czas tu radio gra, tak? To radio też spełnia ten dźwięk, rolę. Radio, tak. Im towarzyszy cały czas radio. I w nocy, i w dzień po prostu. Żeby po prostu były przyzwyczajone do dźwięków jakichś. Rozumiem. A tutaj co, masz lodówkę? Widzę, a co w lodówce proponujesz? Preparaty dla gołębi, to zobaczmy, co kolega ma. Tego jeszcze nie robiliśmy u nikogo, ale... Tu możemy popatrzeć, o, widzimy, jogurt jest też. No to jest typowo, preparaty te, typowo bazuje na tym farmacie. Na farmwecie widzimy. Tak. A tutaj też giantela, widzę jakieś multivitaminy. I giantela, tak. A co masz w tych słoikach na dole, takich o, te czerwone jest, preparaty? To jest, proszę ciebie, to jest, no jak to się nazywa, czarne. Bez? Czarny bez? Nie. Kurde, no wyszło mi z głowy. O, tu zobaczmy. Głównie. To wszystko jest to jest? Pędzla gołębi, to jest to właśnie to. A jak to robisz? Gotowałem to i to... O, dzisiaj to mam na karmie, możemy zobaczyć karmę. A co to jest w ogóle? Jak to się nazywa jeszcze raz? Nie, głupie, zaraz sobie przypomnę. To jest tak karma wygląda, o, tu widzimy. No. Ona jest taka brunatna, tak? Ty to dużo tego dodajesz? Nie, ten sok dodaję, nie ten sok tylko. Sok z tego, a co to jest wtedy? Przypomnij sobie. Ja sobie przypomnę, Wyszło z tego. Zobaczmy, co tu jeszcze dalej mamy. Bo tu widziałem taki, miałeś słoik z takim brązowym płynem. Co to jest w nim? A, to. Już powiem. Pokaż. O, tutaj co mamy. O, tu kolejna szafka, widzę. To jest raz w tygodniu daję, to jest tak. Propolis, czosnek, miód. Pyłek, na karmę też, tak? Pyłek kwiatowy, tak. No i później się... I sam to sporządzasz? Sam. Tak. A jak to robisz? Po prostu cztery ząbki czosnku, miotę, nie? Mhm. Łyżkę miodu. Tak. Dwie łyżeczki pyłku kwiatowego, 5 ml propolisu, który sam robię z kitu pszczelego, nie? A pszczelarzem też jesteś? Nie. I po prostu i jeszcze do tego cytrynkę jedną albo dwie. I to długo się tak przechowuje, nim się do... Wczoraj to było robione, wczoraj piątek, tak? Nie? A poniedziałek albo w niedzielę już po sklepie... Już można stosować. Tak. I jak to się stosuje, w jakiej proporcji? Ja to daję taką dużą łyżeczkę, jedną łyżkę stołową na kilo karmy. Aha, no, widzimy. No. Tutaj jeszcze jakie preparaty masz? Elektrolity, które na tym lecę. Ja mam zaufanie do tej firmy. Giantela. Tak. Tutaj no też program widzę lotowania, stosujesz ich, tak? Tak. Profilaktyki leczenia znaczy się. Tak. A to jak się nazywa ten, przypomniałeś sobie już? Ten czarny preparat, co masz w tym w słoikach? Zaraz sobie przypomnę. Dobra, przejdziemy wtedy dalej. Pokażę nam teraz wolierę może, co? Dokładnie. Nim przejdziemy do gołębnika, gdzie masz gołębie rozpudowe, to jeszcze patrzę, że proszę, masz takie zasobniki na karmę, tak? Tutaj masz? Tak, tutaj jest typowo karma na powrót z lotu, to jest super dieta. Mam. I tutaj masz, i tu sam mieszasz, tak? Tu są tak trzy gatunki karmy, lecę na formacie. Bo mi się ostrość nie łapie. O dobra, i tu widzimy worek mrowcy jest, mrowcy, tak? Mam, co tu jeszcze, Flornas? I jeszcze tam dokupuję za nami te weselage. Weselage. I to mieszasz, tak? To mieszam te trzy. A teraz w czasie rozpłodu, teraz kiedy parowane już masz to, co dajesz? Flornasa i mrowca. Aha, rozumiemy. Dobrze, to przechodzimy. Aha, i przypomniałeś sobie już, jak ten się nazywa, ten... z czego to było? No mówiłem dopiero. Aroni? Aroni, dobrze, to już wiem. Czyli to jest preparat z aroni. A jak go uzyskujesz, ten z aroni sok? To po prostu zbieram, to tam w ogrodach rośnie i po prostu gotuję to, trochę cukru dosypuję. To się robi tak jak sok, dżem taki, powidła. No te powidła właśnie. No i teraz zimą to daję tam raz, dwa. A w sezonie też w czasie podczas lotu? Nie, w sezonie tego nie. Aha, rozumiem. Dobrze, to przejdziemy teraz do tego drugiego gołębnika. Tutaj masz, tak? Tak, to jest jedna wojlera, jeszcze mam jedną, to jest taka mniejsza. Widzę, świetlik jest zrobiony, tak? One tam mogą wychodzić tędy? Nie, nie to tylko jest taki świetlik. Powietrze dostaje, nie? Rozumiem, tak? Powietrze dostaje. No, tu widzimy, to... też jest takie miski, są lęgowe na takich specjalnych podwyższeniach. Tak, żeby po prostu tak, bo wchodzą do innego gniazda i po prostu biją się. Tak jak myśmy tam widzieli tak, z tuką jajka. Nie, bo to zawsze... Tu ile masz par teraz? Tu jest 9 par. 9 par, tak. 3. Czyli jak mówiłeś, razem z rozpłodzie masz 20, to jest jeszcze 8, 10 8 masz par, też. 8, jeszcze mam jedną wojnę, którą przejdziemy. Pokażę może tą samiskę, tak, tą, z tego która z tej osendy
Właśnie tu mam na to jest 2098. Piękna. Tu widzimy piękna, tego gołąbka. Piękna samica. Tak. Którego roku to jest gołąb? To jest 5 roku. 2005 roku widzimy. Tak, jeszcze raz przypomnijmy, że to był najlepszy gołąb w okręgu, w oddziale, w okręgu i w regionie. I 170 gołąb w Polsce z tego lotu z Ostendy, tak? Tak jest. I też jeszcze przypomnij, to był z gołębi Jansena. Tak jest. Który masz od kolegi jablońskiego Herberta. Huberta. Huberta z Osnabrück. Tak, dobrze. A masz skrzydełko tego gołąbka może? Już. Bardzo dobrze po tym modę lecą. Tu widzimy, rozpłodzie jest fajny. No. Dobrze. A drugą wolierkę gdzie masz? Już przejdziemy. Przejdziemy do drugiej. Jesteśmy w tym drugim gołębniku rozpłodowym twoim. Widzę podobne cele. Też wszystko na takich, widzę większość tych misek lęgowych na podwyższeniach takich. Widzimy tutaj, jak gołąbki sobie siedzą, mają. Nawet widzę, słomkę sobie zbierają, na słomie siedzą. Też już jajka niektóre zalęgły? Tak, tutaj tak. Jest w większości już prawie chyba, tylko tutaj to pierwsze gniazdo jeszcze nie położyli. Aha. A tak już wszędzie, a tak wszędzie jest, są. Wszędzie są. Tu widzimy podobnie. To podwyższenie, miska na podwyższeniu. Tu jest, ja mam przykładowo, akurat siedzi na jajkach. Co a rozpłodowy gołąb, to który twój najwybitniejszy taki właśnie? No człowiek, to w ogóle rozpłodowy. To jest właśnie po tym gołębiu. O, tutaj, tak może coś, bliżej, tak o tutaj. O, tak. To po tym gołębiu do jasnego, dobrze? To jest tam, co kupiłem w Holandii w ubiegłym roku, od tego Henka. Pan Limpta? Pan Limpta, tak dokładnie. Poniósł super modę. Dałem mu po prostu inną samicę. Zobaczymy, jak w tym roku. A samicę też Jansena? Tak. Jansen Deklat, tak? Coś takiego? No bardzo dobry, bo bardzo dobry młode po nich. No zobaczymy w tym roku. Już ma też. Są już dwa jajeczka, także... Widzimy właśnie... Tutaj trzy gołębie już można, ja bym się jakiś zawędrował. Nie. Po prostu tu już... Zawędrował jakiś. Tak. Zaraz zobaczymy, gdzie on leży, bo to wszystko jest popisane. Tak, właśnie popatrzmy, polega na każdej celi, ma tak sobie opisane, jakie gołąbki się tu znajdują. Widzimy, sobie siedzi. To jest 1580. Byka tak trochę na nas patrzy. 1583, to jest właśnie pochodzi tutaj. Tu. Też jajeczka już ma położone, ta para. No to jest właśnie ten od tego Henka. Tak. No bardzo dobrze. Tu masz wolnych cel parę, widzę jeszcze. Tak, no, tak. Bo nie ma przepełnienia żadnego. Nie. Rozumiem, a tutaj mają taką mini wolierkę, mogą sobie wyjść. Dokładnie. Ale też to jest ciekawe, że właśnie tu już nie jest aż tak jasno, nie? Tu są takie, to nie są takie całkiem jasne. Nie. Tak jak na rozpód, taki panuje troszeczkę przyciemnione. To jest dla nich chyba lepiej nawet. Tak. Bo tutaj też masz, widzę, jakieś jeszcze pary. A co to są? To są takie po prostu tutaj, to są, ja to nazywam takie typowo jak paruje, to jest właściwie jedna cela, nie? Aha, to jest taka jedna cela. Żeby to 100% było pewne, że jest po tej parze. Tak, bo się może zdarzyć, że tam niekiedy samiec pokryje z innej pary. Dokładnie. I nie ma do końca pewności. A tu jest takie po prostu boksy takie porobione, tak? Boksy, po prostu jak jakiś gołąb tu się nie wskazuje, że coś z nim jest. No tutaj jest taki... masz jakie teraz gołębie? A to jest po prostu, to są te dwie samiczki, właściwie trzy są, co mam za dużo, nie? Aha, i one sobie tu siedzą. Siedzą, później z wojlery wezmę samca. Dostaną samczyka, bo ja tylko po jeden tam pociągnę, po nich wtedy jedne młode i żeby ich tam zmotywować. A tutaj największych rywali w jakich w okolicy, to jak kogo masz takich? Hodowców tu, takich? Tu są u nas łodziele, są dobrzy hodowcy, tak jak Franek Zwara, Krzysiu Szymański. Właśnie nie wymieniliśmy, a Krzyszka Krymaszkiego wymienialiśmy. No, właśnie. Mirek Filipkowski, Piotr Szygierski. No i no, może wszystkich tam nie wymienię, ale naprawdę konkurencję czyli mamy. Czyli masz tutaj konkurencję silną. Jest silna. Nazwiska, które kolega wymieniał, są znane właśnie w Polsce, także... No, później tam Zygmunt Szymański, Radewan w rejonie z nami lata. Kanikuła Waldek, z tego Waldek, co wiem. Kanikuła, no bardzo dobry hodowca. Dobrze, nic, dziękujemy bardzo. I teraz, jak się zwoła, pojedziemy dalej odwiedzać hodowców. Kolegę Mariana odwiedzimy. Kiedy będzie sezon lotowy, zobaczymy, jak mu idzie. Tu pokażemy jeszcze jego na koniec, to właśnie ten kącik gospodarczy taki. Można powiedzieć, tutaj widzieliśmy, jakie ma produkty, co tutaj się znajduje, jak tu wygląda. Dziękujemy wtedy jeszcze raz i do zobaczenia.